Dzień dobry. W trzecim odcinku cyklu podróżniczego w ramach Zimy w Mieście w Bibliotece Online opowiem Wam o zwierzętach na Grenlandii. Królami wśród tamtejszych zwierząt są niedźwiedzie polarne. Żebyście lepiej wyobrazili sobie ich potęgę, wspomnę, że kiedy dorosły samiec niedźwiedzia polarnego staje na dwóch łapach, może osiągnąć nawet 3,5 metra wysokości. A kiedy leży zwinięty w kłębek, ma 1,5 metra wysokości. Waży od 300 do 700 kg. Wyobraźcie sobie, że spotykacie tak wielkie zwierzę. Jego głównym pożywieniem są foki. A teraz zagadka: jaki jest największy przysmak niedźwiedzi warszawskich, czyli Gregora i Aleuta ze Stołecznego Ogrodu Zoologicznego? Najbardziej Lubią majonez. Co roku Zo organizuje niedźwiedziom polarnym urodziny, dostają wtedy tort lodowo-śledziowy, a mieszkańcy Warszawy mogą przynieść prezenty, suszone owoce, chrupki zbożowe i słoiki z miodem. Wróćmy na Grenlandię. Żyją tam również lisy polarne. Przemierzają codziennie kilkadziesiąt kilometrów, szukając pożywienia, na przykład fok albo ptaków. Często śledzą niedźwiedzie polarne. Kiedy zauważą, że niedźwiedź coś je, czekają, a potem podchodzą i zjadają to, czego niedźwiedź nie dojadł. Na Grenlandii jest tak mało pożywienia, że wilki polarne, kiedy już upolują jakieś zwierzę, nie pozostawiają niczego. Zjadają na przykład zająca polarnego wraz ze skórą, sierścią i kośćmi. W wodzie najpotężniejsze są wale grenlandzkie. Osiągają długość nawet do 20 metrów, ich masa ciała sięga średnio od 50 do 60 ton, ale zdarzają się walenie o masie 100 ton. Są długowieczne, mogą żyć nawet ponad 200 lat, co i tak nie jest rekordem, ponieważ rekiny grelandzkie mogą żyć ponad 300 lat, a czasem i 400. Pozostańmy przy wodnych zwierzętach. Są wśród nich i takie, które przypominają z wyglądu jednorożce. Narwale jednozębne mają jeden spiralnie skręcony kieł wyrastający z górnej lewej szczęki. Kieł może osiągać u samców nawet do 3 metrów długości służy między innymi do rozbijania pokrywy lodowej w celu zaczerpnięcia powietrza narwal nie może bowiem oddychać pod wodą poza tym w tym jednym zębie znajduje się 10 milionów włókien nerwowych umożliwiających narwalowi odczuwanie temperatury ciśnienia i stężenia różnych związków chemicznych w otaczającej go wodzie. Co więcej, ząb ułatwia narwalom polowanie na ryby. Tropią je za pomocą śladów zapachowych. Kieł jest też wykorzystywany jako broń w okresie godowym. Na Grenlandii żyją też sowy śnieżne. Dla przypomnienia, najsłynniejsza sowa śnieżna to Hedwiga z książek o Harrym Potterze. Poza tym Grenlandię zamieszkują także pismowoły arktyczne, lemingi, foki, lodofoki grenlandzkie, fokową sybrodate brodate i oczywiście renifery. Z kolei w lecie na Grenlandii jest dużo pająków, trzmieli, motyli i komarów. Wielu Grenlandczyków zakłada na głowę siatki ochronne. Jutro podzielę się z wami między innymi ciekawostkami o języku grenlandzkim i kawie z tłuszczem renifera do usłyszenia